Teraz jesteśmy w klęku na jednej nodze. Lewą nogę mam z przodu, czyli momentalnie lewe biodro idzie w dół. Uwaga, w szczególności panie, podciągamy miednicę, czyli nie wypinamy pośladków do tyłu. Troszeczkę stopa może powędrować do przodu. Idziemy całym ciałem do przodu. Barki staram się, żeby nie wyprzedzały tutaj za mocno bioder. Idziemy do przodu. Te mięśnie podczas właśnie tego siedzenia ciągłego są bardzo przykurczone, tak? I trzymamy daną pozycję. Przy takim rozciąganiu statycznym minimum 30 sekund utrzymujemy taką pozycję. Proste plecki, głowa troszeczkę do tyłu, tak? Trzymamy pozycję, pilnujemy, żeby nam miednica nie uciekała. Po 30 sekundach wracam i możemy zmienić nogę. Jeżeli mam już prawą, prawe biodro, hop, troszeczkę w dół, miednicę podwijam, stopa do przodu, proste plecy, patrzę do przodu, nie w dół, żeby było już za dużo tego pochylenia tej głowy przy tych smartfonach czy przy zdalnej pracy, również jak czytamy książkę, tak? Niestety czasami ta głowa ucieka nam w dół. Musimy pamiętać o tym, żeby poprawiać te pozycje, jak najwięcej prawidłowo stać, siedzieć i trzymamy. Pamiętajcie, minimum 30 sekund, trzymamy to i zobaczcie, będziecie się czuć po takich ćwiczeniach doskonale. I powoli wracamy. I w tej pozycji to na tyle.